Będę robiła chleb drożdżowy, słuchajcie, moi drodzy, dlatego że ten chleb, który kupiłam, to po prostu wygląda tylko z wierzchu ładnie, ma jakieś ziarna, w środku to nic innego jak bułka. Mąka owsiana, biała mąka do wypieku chleba, trochę normalnej mąki. Co my tutaj mamy? Dynie, pestki dyni, tutaj mam sezam, siemię lniane i troszkę pestek słonecznika. Muszę to wykorzystać po prostu, widzicie te końcówki. I zabieram się za robienie chleba. Słuchajcie, chleb drożdżowy. Tutaj Wam pokazuję, z czego korzystam. Trzeba podgrzać trochę wody, dodać drożdże, odrobinę cukru do tego. Niech się zrobi zaczyn. Później mąkę dodajemy, mieszamy troszkę oleju. Jeszcze tutaj otworzę. Zaraz sprawdzę dokładnie. Tak, to jest chyba to, więc możecie sobie zoomować. Pogrzeję trochę wodę, bo bardzo ważne jest, żeby ta woda była ciepła do rozpuszczenia drożdży i dodania odrobinę cukru, jak również, żeby nie była za gorąca. 500 ml powinna szykować. Dzięki temu, że zrobicie dobry zaczyn, to Wasz bochenek chleba, Wasze ciasto bardzo ładnie Wam wyrośnie. Od razu wyłożę do keksówek, dwóch, i włożę do piekarnika. Jak ja zamknę ten piekarnik, słuchajcie, bez żadnego przeciągu, to za godzinę to ciasto wyrośnie razy dwa i automatycznie włączacie już piekarnik i możecie piec. I widzicie, po 5 minutach mamy już parę bąbelków. Ja zaczynam mieszać to z ciastem i daję do keksówek. Dodałam trochę mąki pszennej, bo było za rzadko. A teraz jest taka właśnie tego konsystencja, jak widzicie. Włożyłam do środka, włączyłam na chwilę piekarnik, dosłownie na 3 minutki, na 180, żeby on się zrobił ciepły, ale nie gorący. I wtedy zamykam, bo szybciej wtedy rośnie. Więc tak teraz przypilnuję, żeby tu się zrobiło ciepło, ale nie gorąco. Zapraszam Was, moi drodzy, na sponsora dzisiejszego odcinka, czyli na AleRabat. To nic innego jak wtyczka, którą możecie zainstalować na swojej przeglądarce, dzięki której możecie mega oszczędzać. Mając taką wtyczkę, oszczędzacie dwukrotnie, ponieważ oprócz cashbacku, czyli zwrotu za Wasze zakupy, macie też kody rabatowe. Mało tego, są to kody rabatowe, które AleRabat wybiera Wam najlepsze i największe. Przeszukuje i znajduje dla Was najtańszą i najlepszą opcję. I dzięki właśnie takiej wtyczce możecie oszczędzać dwukrotnie. Możecie sobie ściągnąć aplikację także na telefon. Wszystko, wtyczka, aplikacja jest za darmo. Wtyczka działa na wielu różnych stronach. Słuchajcie, z ubraniami, z dowozem jedzenia, z elektroniką. Naprawdę wybór jest wszelaki. AleRabat zarabia dzięki prowizjami płaconymi przez sklepy. Ale Was, moi drodzy, to zupełnie nic nie kosztuje. Muszę Wam koniecznie pokazać, jak korzystać z tej wtyczki. Muszę Wam pokazać, jaki rabat możecie mieć. Zakładacie konto, rejestrujecie się na stronie AleRabat. Następnie widzicie mnóstwo, ogromny wybór sklepów, z jakich możecie skorzystać. Ja za chwilę wybiorę jeden z nich, żeby Wam zademonstrować, jak działa wtyczka. Stwierdziłam, że wezmę sklep, wybiorę Neonet. Aktywuję zniżkę, czyli zwrot. Wybieram produkt, który chcę zakupić. Stwierdziłam, że wybiorę odkurzacz, dlatego że bardzo często pytacie mnie o mój odkurzacz. Widzicie, że jesteście zainteresowani kupnem odkurzacza także dla siebie. Wybieram robot sprzątający Roomba. Dodaję do koszyka. Następnie, moi drodzy, przechodzicie do koszyka. Ja jeszcze tutaj dodam jakieś dodatki. Gdy przejdziecie do koszyka, to widzicie, że po prawej stronie na górze macie aktywowany cashback. Jak również możecie przetestować, sprawdzić, wyszukać najlepsze kody dla Was rabatowe. Ale uwierzcie mi, będziecie pod wrażeniem, ile możecie oszczędzić. No i zobaczcie, moi drodzy, gratulacje, właśnie zaoszczędziliście 120 zł. Wchodzimy jeszcze do koszyka i sami widzicie, że cena została mocno obniżona. Koniecznie, moi drodzy, instalujcie sobie taką wtyczkę i aplikację. Zostawiam link w opisie, żebyście mogli sobie sami pobrać tą wtyczkę i mam nadzieję, że będziecie tak samo zadowoleni jak ja ze zniżek, które można dzięki AleRabat uzyskać. Minęło około 2 godzinki i zobaczcie, jak urósł chlebek. Nie pozostaje nic innego, jak wstawiać w piekarnik. I jest popołudnie, moi drodzy, 17. Mati robi. Co robisz, Niuniu? Do góry czy do klinia? Do góry. Co robisz? Sałatkę. Sałatkę, nie pokazujemy Wam przepisu, bo to jest taka z serem mozzarella i widzieliście już, bo Wam pokazywałyśmy. Tym razem Mati robi bez sałaty, bo nie ma sałaty. Robi z ogórkiem, z pomidorem, taką pod siebie, tak? Z bazylią świeżą, a ja jej muszę zrobić sosik, gdzie dodam oliwę z oliwek, czosnkową, pesto i pyszne zioła. I co jutro masz ciekawego? Sports day. Tak, jutro Matysia ma dzień sports day. Tak, bo tak szybko powiedziałeś, że nie wiedziałam, czy... Sports day.
Czy ktoś zrozumie? I jakie będziesz robiła konkurencje? Nie wiem, no bo... Losowałaś? Jedna z moich nauczycieli, nie z moich, ale jedna z tutor teachers nie zrobiła tego! Nie zrobiła tego, kiedy mieliśmy i przez to teraz musimy zmieniać wszystkie rzeczy. Coś. I przez to teraz ja nie będę mogła mieć tych, których chciałam, niektóre. Aha, konkurencje. No bo pani zrobiła, ona jest taka, że zrobiła później niż miała zrobić i te dzieci w jej tutor group byli źli na nią, no bo nie umieli tych rzeczy, które chcieli, no bo już wszystkie były wybrane. Mm-hmm. No to musieli wszystko znowu wytegować i teraz nie wiem co mam. No kurczę, nieźle. Ale wiem, że robię 200 meters i chyba 800 meters. Będziesz biegała? Kurczę, szkoda, że nie mogę tego zobaczyć, ja tak lubię. Ale ja też... Raczej tak. A ja wypakowuję ze zmywarki, Mati działa, trzeba tu, słuchajcie, zobaczcie, poogarniać. Bo jest bałagan, ściereczka na ramieniu, jak przystało na gospodynię domową. No i trzeba się za to, słuchajcie, zabrać. Umyłaś go? Nie, ale zaraz umyję. Pokroisz w plaster ogórka świeżego i no tak, dopiero... No bo nie chciałam mieć za dużo, no bo... Matyś, please. Chciałam, żeby środek był. No dobra, ale wiesz co, najpierw się, kochanie, myję, bo ta skóra, można się nią... Nie, ale ja to wszystko umyję. Nowy sposób. Najpierw kroicie ogórka ze skórą, a żeby potem będziecie... Żeby środek był umyty. Przecież... Jak to środek ogórka? Co ty wymyśliłaś? Nowy sposób. Kroicie ogórka w paski. Wiesz, czym mi się to kojarzy? Z jedną z Kardashianek, która kroiła... Co ona kroiła? Ogórka? A, no widziałam to. No to tak mi się teraz z tobą skojarzyło, jak poszłaś... Pokroiła w takie grube plastry ogórka i poszła go dopiero umyć i teraz... Z mokrym ogórkiem, który cieknie po wszędzie. No. Powinno to znowu pokryć na pół. No też mi się tak wydawało, że takie wielkie plastry to za dużo, ale nie chcę ci się wtrącać. Ale fajne jest powietrze, tutaj wiaterek niezły. Dobra, zabieram się za wypakowanie ze zmywarki do końca i załadowanie. No, bo trzeba po prostu. A chleb wyszedł taki, jadłam przed chwilą takie dobre z nim kanapki. Powiem wam, że polecam. Co? Nie wiem, czy to jest dobrze pokrojone to. A pokaż jak masz. No tak, niektóre są dłuższe, niektóre są mniejsze. Różnie ci to wychodzi, ale nie jest źle. Ale to jest okej, tak. Nie jest źle. Tak będzie pyszno. No wiem. Jejku, Matyldzia, ty nie, tam nie zabijasz prosiaka, przepraszam tego użycia, ale słowa. To nie tasak. Siemka. Siemka, ziomalki. Słuchajcie, co to dzisiaj za poranek ciężki? A, źle trzymam. Czekajcie, zapnę sobie pasy i otworzę okna. Ciężki poranek, powiem wam. Ale stwierdziłam, że się z wami przywitam. Bo nie ma czegoś takiego, słuchajcie, jak idealne życie instagramowe. Jeśli widzicie coś takiego, to uwierzcie mi, że to obłuda jest wręcz. Każdy w życiu ma gorsze, lepsze momenty. Każdy w życiu ma czasami szczęśliwe dni, czasami gorsze. Na tym polega życie. Jak wierzycie w to, moi drodzy, że ludzie mają czasami usłane różami życie, bo to wam pokazują w sieci, to jest nieprawda. A mówię też tak dlatego, bo po prostu dzisiejszy poranek to istne szaleństwo. Nic się nie stało, słuchajcie, jesteśmy zdrowi, jest wszystko w porządku, ale dziewczyny się posprzeczały i trudnych parę rozmów było rano, ale trzeba czasami takie sytuacje też przechodzić. Dzieci płaczą. Czasami jak są malutkie, większe tak samo, trzeba im tłumaczyć. Dziewczyny się posprzeczały, jak czasami bardziej tłumaczę jednej, że zrobiła źle, to druga potrafi mi powiedzieć, że stoję zawsze w obronie tej drugiej. A dzisiaj było odwrotnie, Liam powiedziała, że zawsze stoję w obronie Mati, chociaż wcześniej Mati mówiła, że w obronie Lili. No ale słuchajcie, wszystko ogarnęłyśmy, wszystko ok. Mati ma w ogóle dzisiaj dzień sportu. Dojechałam, słuchajcie, do Aldika. Już się zbieram, bo potrzebuję dosłownie paru rzeczy, bo nie kupiłam wszystkiego ostatnio, także lecę. Jeszcze wam chciałam powiedzieć, że jakbym miała dać jedną radę rodzicom a propos wychowywania dzieci, chociaż uważam, że każdy powinien to robić tak, jak uważa, to po prostu dużo rozmów, dużo przy tym okazywania miłości, cierpliwości i takiego zrozumienia, prawda? Żeby dziecko mimo wszystko czuło się zrozumiane. Nawet jak czasami jest nam ciężko dorosłym i jest nam ciężko powstrzymać jakieś swoje emocje, to po prostu starać się policzyć do 10
i dalej rozmawiać i okazywać miłość, mówić często kocham cię, mimo tego, że się z tobą w tym momencie nie zgadzam. No, taka moja mała rada. Dobra, zmykam do Aldika. Cześć, Niuniu. Cześć. Co tu się dzieje, powiedz mi? Sprzątam. Sprzątasz? Mama, ja tu dostałam, jak byłam w reception. Pokaż. Od mojej z buddy. Ojejku, jakie to miłe. Super. Thanks for being my buddy. Lila robi, słuchajcie, porządki. Koniec roku szkolnego, trzeba poporządkować. Ja pamiętam, że myślałam, że one tak ładnie rysowały, jak była mała. No. Teraz na to patrzę. Wzrusza cię to? Myślę, że dużo będziesz miała tutaj takich wzruszających momentów. Przyniosłam Lili jeszcze jakąś torebkę na śmieci i miłego sprzątania. Mati też dzisiaj sprząta w biurku. O, masz taki biurnik. Chyba tych biurników jest sporo, co? Może by już zrobił porządek i zostawił sobie dwa. A gdzie jest drugi? Zobacz. Drugi, trzeci i czwarty. Śmigą i śmigą. I jeszcze masz na pewno takie rozsuwane, znając życie. O, i miałam jeszcze jeden, nie wiem, gdzie jest. No, to uporządkuj sobie, zostaw sobie dwa, a dwa już odłóż. Lila, niepotrzebne ci tyle, musisz tak myśleć, co ci jest potrzebne, a co nie. Tu będzie art, bo zawsze szukam artu przez moje drawer i nigdy nie mogę znaleźć. Tu będą jakieś książki większe i robi się do mnie. A przejrzałaś te książki, żeby te zeszyty stare, żeby może niektórych się też pozbyć, bo po co trzymać aż tyle? Nie, mama, one są dużo stronów mają. Stron do pisania, tak? Czystych? Okej. Okay. I tu będą moje książki, ale mam dużo więcej książek, jakby. No dobra. No i zaglądamy do Mati. Co tu słychać w ogóle? Będziesz sprzątała w biurku też? No. Ale ja ci powiem, że ty musisz jeszcze jedną rzecz posprzątać. Miałaś nagrać dla widzów, bo cię prosili coś. Zgadnij co? Toaletkę. Tu. Tą toaletkę. Co tam się skrywa w tej nastoletniej toaletce? Dużo osób ciekawi, czy tam kosmetyki są, czy nie. Co tam się dzieje? Uchyl tu okno też, kochanie. O, i rabuś już tam ci sprząta, zobacz. Ale zobacz, jak zmyga. Dobra, miłych porządków. Ja się relaksuję po sprzątaniu. Wiecie, jak ładnie posprzątała i wytarła biurko. Także teraz... relaksik. Ty masz zawsze relaksik. Ty to masz zawsze, rabusiu, relaksik i wywalasz mi kamyczki. Bo rabuś jak biegnie tak szybko, słuchajcie, to roznosi te kamyczki. To kuchon. Tu, słuchajcie, dałam ten kwiatek pieniążek. I... no, zaraz podniosę. I słuchajcie, stwierdziłam, że on na zewnątrz to będzie miał na razie najfajniejsze warunki. Wszystkie kwiaty, które wyniosłam na zewnątrz z domu, odżyły, bo tego wam nie wiem, czy wam mówiłam. Już wam pokazuję. Bonsai miał kilka listków, a w tym momencie puścił tyle nowych. Zobaczcie, tu widać. Ja nie chcę go tak jakby męczyć, ale on miał dosłownie mało listków. I tutaj drugi. I ta sama sytuacja. Także jak chcecie, żeby wasze kwiatki odżyły, to dajcie jej właśnie pod altankę na zewnątrz, na lato, nie na szczere słońce. Ale żeby było im lepiej. No to ja z tej strony się z wami, moi drodzy, przywitam. Też sobie przyszłam tu na zewnątrz. Dzisiaj ma być 27 stopni, także bardzo ciepło. I stwierdziłam, że jak ja tu przyjdę teraz z rana, to taki, wiecie, jeszcze powiew świeżego powietrza, trochę wieje, jest super. Matysia teraz nagrywa z drugiej kamerki, jak sprząta w swoim biurku. Ja za chwilę robię kawę dla męża, bo się obudził. I jakieś śniadaneczko trzeba, słuchajcie, zjeść. Wczoraj się tak obżerałam, że jakby wy byście widzieli, co ja wczoraj zjadłam, przyznaję wam, to normalnie jak osoba, która nigdy nic nie jadła. Od samego rana ja miałam taki apetyt. Nie wiem, co się stało, ale zjadłam chyba, jak to Lila mówi, miliony jedzenia. Także porelaksuję się jeszcze chwileczkę, dosłownie posiedzę sobie tutaj, nacieszę się zielenią i chłodem i wracam do domu ogarniać śniadanko i resztę rzeczy. Później chyba się wybiorę na Carbuda. Jestem ciekawa, co będzie, tym bardziej, że jest ładna pogoda, trzeba pokorzystać. Mamy weekend. I to jest ostatni weekend przed końcem roku i też w tym filmie powiem wam, jak wygląda sytuacja z wakacjami, wyjazdami, co planujemy, czego nie planujemy i czy w ogóle wybieramy się do Polski. Jak wiecie, my byliśmy w Polsce w maju, a w kwietniu, chwilę wcześniej, byliśmy na Majorce. Ale to wam opowiem później. Sprzątam teraz w biurku i sortuję wszystkie książki. Mam bardzo dużo z nich, jakby mam tą do kolorowania. Mam taką do pisania, którym jeszcze nie użyłam i to z mojej szkoły. Kochani, już tutaj posortowałam wszystkie rzeczy. Tutaj mam
bardziej kolorowe, tak jakby zeszyty i wszystkie takie rzeczy, a tutaj mam bardziej takie, które używam częściej, tak jakby farby moje, pokażę wam, o, farby, jakieś zeszyty i jeszcze dodam kilka rzeczy tutaj, a już tutaj to skończyłam tą szafkę, czyli włożyłam wszystkie te, posortowałam i tą szafkę. Spacerujemy już sobie z Lilunią. Robiłam jej właśnie zdjęcie, ale wiecie co? Krępowała się, mówi, że ludzie patrzą. O, mama, o, mama, przestań. A ja mówię, Lila, co ty się przejmujesz ludźmi? Także idziemy na Karbuda. I powiem wam, że uwielbiam koniczynę. A tu zobaczcie, jak już pięknie zakwitła koniczynka. Patrzcie. Lato w pełni. Dobra, śmigamy, zobaczymy, co ciekawego. I odezwę się później, bo później idziemy chyba do Makana Shake'a, bo wczoraj Mati dostała pieniążki i była z kolegą i koleżanką w Maku i na spacerze. A Lila trochę, słuchajcie, pozazdrościła. Także dzisiaj zabieramy młodszą. A Mati w ogóle została w domu, bo stwierdziła, że ona sprząta w biurku ambitnie, więc niech sobie sprząta, a my zaliczamy spacer. U nas upały, największe mogą być w Anglii od kiedykolwiek. Wszystkie media trąbią o tym. Ale jak jest wiaterek, to jest całkiem, powiem wam, super. No, a jaki kotek fajny, widziałeś? Tam taki stał na ten. Widziałeś? Nie. Idziemy dalej? Siedzimy sobie z Lilusią. Tata jeszcze robi kolejkę. Lili już jest strasznie, słuchajcie, gorąco. Tutaj mamy busa z lodami, ale my idziemy na Shake'a albo na loda do Maka, bo mamy niedaleko, więc stwierdziłam, że tam są jednak lody, słuchajcie, niezawodne i nie ma tu Shake'ów w tej budce i jest też duża kolejka. Mama, możesz zapnąć tą dziurę? Zaraz ci pomogę. O, Lila tam sobie naprawia chyba torebkę, tak? I muszę wam powiedzieć, że nie jestem w stanie oglądać tych rzeczy na Karbudzie, nie chce mi się oglądać, dosłownie przeszłyśmy z Ilą bardziej w ramach spaceru, tak popatrzyłyśmy, jest dużo fajnych rzeczy, ale nic nie kupiłam, bo to jest aż, no, nieprzyjemne, słuchajcie, takie chodzenie w takim szczerym opale, tym bardziej, że jest 12, ale ten Karbud zaczyna się właściwie 11.30, więc wiecie, nie mogliśmy przyjść sobie rano na przykład. Dobra, my zmykamy zaraz, możliwe, że pójdziemy jeszcze do Kosty na kawę w ramach spaceru. No i wracamy do domu, później przyjedzie do nas rodzinka, prawdopodobnie. Także szykuje nam się takie fajne popołudnie. Wzięliśmy lody mezzilą tiramisu, tata Shake'a i powiem wam, że pyszny jest ten lód z Maka tiramisu. Tutaj mamy, bo jest opakowanie, widzicie, od razu galaksy, tiramisu, pychota. Rozpuszczalnik. Terpentyna. Szukamy czegoś takiego. Bierzemy to? No, ale tą mniejszą czy większą, Artur? No dobra. Jesteśmy, moi drodzy, w Bienie. I szukamy różnych półeczek. Zaraz idziemy do B&Q, bo mamy plan i energię, mimo tego upału, na zrealizowanie nowego naszego planu w domu. Ale to by nam nie weszło tam. Ale to by było super dawać, wiesz? Po, nawet postawić tam, no, z tym gdzieś za kibarek. Postawić bardziej, ale wiesz co, zapłacić 11 funtów, no nie. No, ale to jest, wiesz, pasowało mi do łazienki. Ten jest niezły, bo jest wielki, a taki rozłożysty za dwie dychy, że opłacasz. O, to mi się podoba. To jest fajne, no. To już jest bardziej. I to kosztuje szóstaka? To dobra cena. Wróciliśmy do domu i stwierdziłam, że wam pokażę, ile mi rozkwitło ostatnio tych kwiatków. One są przepiękne po prostu. One są takie, wiecie co, trójwymiarowe. Piękne. I jeszcze tu, i jeszcze tu. Gorąco, królewiczu, gorąco. Gorąco. A my wróciliśmy z Artusiem i kupiliśmy tapetę na przedpokój. Pokażę wam, jak będziemy ją lepić, ale to nie dzisiaj. I kupiliśmy taką szafkę jakby do powieszenia i jeszcze coś. I jeszcze kupiliśmy do zaimpregnowania drewno. Zaraz wam pokażę fajny kawałek drewna, bo będziemy robić taki projekt na przedpokoju. Takiego jakby drewna z takimi półkami. To będzie projekt Artura. I bawię się z rabusiem. Słuchajcie, ja się zorientowałam,
że chodząc dzisiaj tyle po słońcu przez ten upał, spiekłam sobie trochę ramiona i zauważyłam to po prostu w lusterku i mówię, co jest odsłonięte? I słuchajcie, wzięło, bo nawet się tutaj nie posmarowałam, tylko twarz. Także słoneczko działa, powiem Wam, że nadal jest upalnie. Kolejny projekt. Tak, kolejny projekt. Kupiony kawałek drewna. Teraz trzeba go odpowiednio podzielić, a później zobaczycie, do czego go użyjemy. Musieliśmy pojechać po taką ręczną piłkę, bo mamy tylko taką, ale małą, nie? Taką... Za małą, no. I przy okazji kupiliśmy dwa leżaczki, słuchajcie, plażowe, ale takie, które tu w ogrodzie nam się sprawdzą, bo możecie je złożyć i fajnie schować na przykład do sheda. I tak, tu jest winko, prace w ogrodzie, tam półki, bo też byliśmy przed chwilą i kupiliśmy te półki. Gorąco. 28 stopni, nie? Tak. A tutaj nasz rabuś pomocnik. Powiem Wam, że wygodne i one są przecenione w B&Q z 22 na 11 funtów za jeden. Jest naprawdę wygodny i są w dwóch kolorach. Jakby kogoś interesowały takie składane, szybkie, plażowe. No albo na ogród, nie? Jak ktoś ma wpaść, dodatkowe leżaczki. Rabusiu! A, no i kupiliśmy takie półki. Patrzcie. Półki z ręża. O! I one będą nam potrzebne, właśnie te półki, do realizacji tego planu. Dobra. Co? Możesz tam. Idę terpentyną traktować drewno. Hejka, moi drodzy, mamy poranek, słuchajcie, mamy niedzielny poranek i my, ja umyłam włosy, właśnie mi schną i my zbieramy się na plażę, jedziemy z rodzinką, jedziemy do Walii. Już się nie mogę doczekać. Wybraliśmy jakąś plażę, której jeszcze nie znamy, a drugą, którą znamy bardzo dobrze. I pojedziemy najpierw tą, której nie znamy, jest mniej komercyjna. Zobaczymy, jak tam jest. Jak będzie lipa, pojedziemy na inną. Ale póki co wybraliśmy właśnie taką mniej komercyjną i jej nazwa jest tak dziwna, że ja Wam napiszę, bo to są walijskie określenia, jakieś mywy, rywy, więc jest to ciężkie. No i co? I nie mogę się doczekać. Wczoraj działaliśmy w ogrodzie, robimy fajny projekt na przedpokój, mam nadzieję, że nam wyjdzie. W sumie to dwa projekty, na górę i na dół. Będziecie widzieć we vlogach, zachęcam Was do oglądania. Obiecałam też, że Wam powiem, co z naszymi wakacjami. I stwierdzam, że to już może być ten dobry moment, żeby Wam o tym opowiedzieć. Mianowicie pytanie było, czy my się wybieramy do Polski. Powiem Wam, że wybieramy się do Polski! Wybieramy się w sierpniu, nie na początku wakacji. Na początku wakacji będziemy mieli gości, więc wiecie, no zostajemy tutaj, zresztą chcemy tutaj zostać. A potem w sierpniu, nawet bardziej pod koniec wakacji, wybieramy się do Polski. Także na pewno będziemy... No, pod Warszawą, jak zawsze. Na pewno odwiedzimy Warszawę, lecimy samolotem, nie będziemy mieli auta, ale to nic w sumie. Można wszędzie dojechać autobusami i tak dalej. Fajnie, będziemy zwiedzać, nagrywać dla Was vlogi. Dajcie znać, co będziecie chcieli zobaczyć z Polski, czy takie naturalne vlogi, czy coś ciekawszego. Także tak, będziemy w Polsce, w tym roku będziemy drugi raz, bo byliśmy, jak wiecie, w maju i będziemy w sierpniu. Także tych wyjazdów troszeczkę się w ostatnim czasie skumulowało, ale mega, mega, mega się cieszymy. Dajcie znać, czy Wy się cieszycie z nami. Myślę, że tak.